Dzień dobry Państwu. Otwieram 23. sesję Rady Miejskiej w Ostródzie. Chciałem serdecznie przywitać na dzisiejszej sesji pana posła na Sejm, Wojciecha Pękalskiego. Witamy serdecznie. Witamy szanowną Radę, witamy pana burmistrza, zastępców, dyrektorów naszych jednostek organizacyjnych, dyrektora MABAK-u, MOPS-u, sekretarza starostwa powiatowego, witamy media i przede wszystkim mieszkańców Ostródy. Serdecznie witam. Taka mała uwaga, proszę Państwa, ciastka, które mamy na stole i tam obok, są od pani skarbnik. Panią skarbnik uroczyście żeśmy pożegnali, nie mogła dzisiaj być obecna, ale swoją obecność zaznacza ciastkami, tortami, kiedy potem możemy się częstować. Gdzie jest to? Szanowna Rado, Szanowni Państwo, obradujemy dzisiaj w okresie szczególnym z uwagi na zbliżające się referendum, więc zobligowany jestem odczytać ustawę z dnia 15 września 2000 o referendum lokalnym, gdzie artykuł 29 mówi, że kampania referendalna rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub postanowienia komisarza wyborczego o przeprowadzeniu referendum i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania. 2. Zabrania się prowadzenia kampanii referendalnej na terenie 1. urzędów administracji rządowej, samorządowej oraz sądów. 2. zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie. 3. jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek policyjnych. 3. Od zakończenia kampanii referendalnej, a do zakończenia głosowania zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów, manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum. To tyle odnośnie naszej ustawy, która nas tutaj na sali obliguje. Przystępujemy teraz do porządku obrad sesji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 21 radnych obecnych jest 21, także stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad 20 sesji Rady Miasta. Na sekretarza obrad powołuję panią Elżbietę Feltynowską. Następny punkt naszych obrad, ewentualne zmiany porządku obrad. Czy są jakieś? Proszę bardzo, radny Najmowicz. Szanowni Państwo, panie burmistrzu, chodzi mi o punkt 6, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji zespołu szkolno-przedszkolnego. Uważam i proszę pana, by pan spowodował zdjęcie z porządku obrad tej uchwały, ponieważ ona jest bezprzedmiotowa i bezcelowa, ponieważ gdy do dnia 1 czerwca nie podejmie się uchwały o likwidacji szkoły, ona z dniem 31 wygasa, ponieważ z dniem 1 czerwca wypadałoby, jeśli byłaby podjęta uchwała o likwidacji, danie wypowiedzeń pracownikom szkoły. Także uważam, że takie wstawianie tej uchwały nie ma najmniejszego sensu. Pani radna Bielińska, proszę bardzo. W imieniu klubu Porozumienie Społeczne Jana Nosewicza prosimy również o zdjęcie tej uchwały, bo ona jest bez procedowania. Dziękuję. Może odniesie się do tego pan burmistrz. Znaczy nie ma terminu, żeby podjąć
uchwałę o likwidacji. Ją można nawet podjąć 31 sierpnia. Były przypadki, że były podejmowane uchwały tu w województwie warmińsko-mazurskim 27, 8 i 9 sierpnia. Kwestia tych 3 miesięcy jest związana tylko z stosunkami pracy, ale to nie ma znaczenia. Można tutaj skrócić okres wypowiedzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest to inna kwestia. I wydaje mi się, że chyba Morąg podejmował taką uchwałę 27 sierpnia. To było rok czy 2 lata temu. I tu nie było żadnego problemu. Są później problemy z wypowiedzeniem umowy pracy. No ale to już inne przepisy regulują. Więc rada jest władna podjąć do końca. Oczywiście no, wiadomo, że w pewnym sensie będzie niemożliwość wykonania, ale prawo nie zabrania podejmowania takiej uchwały. Pani radna Bielińska prosi o głos. W związku z tym ja zwracam się z apelem do kolegów radnych, którzy 14 lutego tak licznie przegłosowywali tą uchwałę, żeby po prostu może wrócić i mimo wszystko przestać procedować coś, co przegłosowaliście państwo 14, co dalej jest nieważne. No, z mocy prawa jest to nieważne. Czy są jeszcze głosy w tej sprawie? Pan Burmistrz. Ja podtrzymuję ten punkt 6, także tak jest moje stanowisko. Więc szanowna rado, przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 lutego w sprawie zmiany likwidacji zespołu przedszkolnego w Ostródzie? Ale, panie przewodniczący, ale ja nie składałem wniosku. Tylko prosiłem pana burmistrza. Pan burmistrz nie wyraził zgody. Pan burmistrz podtrzymuje, tak? Więc nie głosujemy. Więc ten punkt zostaje. Czy są jeszcze jakieś głosy odnośnie do porządku dzisiejszych obrad? Do ewentualnych zmian porządku obrad? Jeżeli nie ma, pan poseł prosi o głos. Panie pośle, jak najbardziej. Myśmy się uzgodnili. Pan poseł zaraz będzie miał głos. Przystępujemy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 22 sesji Rady Miejskiej. Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z 22 sesji Rady Miasta? Za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 za. 2 osoby się wstrzymały i protokół został przyjęty. Nie, bez prowadzenia. W tym momencie chciałem udzielić głosu dla pana posła Pękalskiego. Proszę bardzo, panie pośle. Jest mównica. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panowie wiceburmistrzowie, panie, panowie radni. Przede wszystkim chciałbym w dniu dzisiejszym odnieść się do wyborów parlamentarnych i podziękować za pośrednictwem mediów wszystkim mieszkańcom miasta, powiatu ostródzkiego za kredyt zaufania i za to, że w dniu dzisiejszym mogę być przedstawicielem społecznej lokalności ostródzkiej. Z bacznością i z wielkim zainteresowaniem obserwuję to, co w ostatnim czasie się dzieje w tym mieście, w tym pięknym mieście,
i tym, co robi obecny burmistrz wraz ze swoją świtą. Tutaj będę musiał odnieść się do wypowiedzi pewnej osoby, którą z całą pewnością mieszkańcy Ostródy, jak również wy, szanowni radni, znacie. Pozwolę sobie przecytować kilka zdań z mediów. Wszystko od początku szło w złym kierunku. Podejmował uchwały niekorzystne i niekonsultowane ze społeczeństwem. Jak uchwały z 29 listopada 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie z 2003 roku dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości, także nietrafiona i krzywdząca była uchwała w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, czyli ta określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości. Czara się przelała, kiedy w lutym tego roku uchwałą Rady Miejskiej podjął zamiar likwidacji zespołu przyszkolnego na osiedlu plebiscytowym. A kiedy Dąbrowski powołał na stanowisko swojego drugiego burmistrza Żyndę, naprawdę przesadził. Myślałem, że będzie kontynuował dotychczasowy kierunek rozwoju Ostródy, że będzie pożądał wybranym kursem. Miałem nadzieję, że będziemy spotykać się choć raz w miesiącu, żeby porozmawiać, coś uzgodnić. Żądałem tego. Niestety do tych spotkań nie doszło. Zaczął robić, co chciał. Jego kadencja obfituje w nieprzemyślane decyzje. O szantażach emocjonalnych, kłamstwach i arogancji już nie wspomnę. Następny cytat. Uważam, że Dąbrowski powinien odejść. Czas rozliczyć go za to, co zrobił i nie można czekać do końca kadencji. Na jego miejscu musi się znaleźć inna osoba, która będzie sprzyjała miastu i walczyła o nie. Jest to wypowiedź byłego burmistrza, w chwili obecnej radnego, który przez dwie kadencje przygotował to, co w chwili obecnej kontynuuje w sposób zamierzony bądź niezamierzony burmistrz Dąbrowski. A teraz coś od siebie, mili państwo. Nie chciałbym, żeby ta moja wypowiedź została źle odebrana, tylko mam daleko idące obawy, że coś jest nie tak i sam tego doświadczyłem i dzisiaj postanowiłem specjalnie w ciągu 3 dni znowu przybyć do Ostródy, ponieważ na ostatnim spotkaniu przy otwarciu amfiteatru burmistrz Dąbrowski tak PR-owo i tak pompatycznie to wszystko przygotował, że nawet nie dopuścił mnie do głosu, gdzie prosiłem wielokrotnie. Uważam, że to jest niedopuszczalne, panie burmistrzu, żeby poseł z tego okręgu, gdzie dostał najwięcej głosów poparcia z mojej listy, żeby pan nie dopuścił mnie do głosu i tworzył taki PR, butę i arogancję. Przede wszystkim bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za umożliwienie mi dedykowania kilku moich słów do was radni i do mieszkańców Ostródy. Nie będę dziękował panu burmistrzowi Dąbrowskiemu za zaproszenie, ponieważ jestem osobą persona non grata tutaj. Ale mnie nie trzeba zapraszać. W sprawach ważnych, fundamentalnych zawsze będę wspierał mieszkańców, wspierał radnych w decyzjach, które będą korzystne i będą miały jakąś świetlaną przyszłość. Jak widać, burmistrz podzielił mieszkańców, jak również radnych, według swojego uznania. Korzystając z okazji, mam krótkie pytanie przede wszystkim do pana, panie burmistrzu. Uśmiecha się pan? Zawsze się pan uśmiecha. Jeszcze przypomnę jedną kwestię. W sierpniu 2011 roku, przyjeżdżając do was,
chcąc spotkać się z mieszkańcami Ostródy, była akcja zaplanowana przez Straż Miejską i przez policję, żeby nas nie wpuścić, panie burmistrzu. Przez pana to było legitymowanie i zakaz w ogóle kontaktu z mieszkańcami. Pierwszy raz mi się wtedy to zdarzyło i ostatnim razem pan przypieczętował swoją arogancję i butę. Chciałbym, żeby Ostróda kojarzyła się jak najlepiej, bo na to zasługują jej mieszkańcy. Tymczasem aż po Zakopane wszyscy z drwią milionów wyrzucanych na statki, które mogą być atrakcją jedynie na przystani i to nawet nie, bo utoną. Gdy trzeba będzie zwrócić miliony dotacji, to z czego, szanowni radni, zapłacicie? Życzę sobie, żeby wasza praca była przyjemnością i służeniem dla mieszkańców Ostródy. Czy w tamtym momencie podniesiecie opłaty lokalne, czy może wydrukujecie pieniądze z podobizną burmistrza Dąbrowskiego? Buta i arogancja, tak jak wcześniej powiedziałem, panie burmistrzu, cechuje pana. Dziś jesteśmy tu w tak szanownym gronie, a ja się cieszę naprawdę, że tutaj jestem. Pomimo tego, jak wcześniej wspomniałem, że jestem osobą niepożądaną przez pana burmistrza Dąbrowskiego. Nie wiem, z czego to wynika, ale to wynika widocznie z kompleksów jakichś. Podzielił pan ludzi według swojego uznania. Panie burmistrzu, wartym podkreślenia akurat dla mnie jest to, że otwierając amfiteatr, zaprosił pan, jak wynika z przekazów medialnych, około 500 VIP-ów. Chciałbym tak zadać publiczne pytanie. Co dla pana w takim razie oznaczają mieszkańcy Ostródy? Czy była to kwestia zamierzona i wręczanie tych zaproszeń, za które każdy przeciętny, normalny mieszkaniec Ostródy musiał zapłacić 45 zł. Czy taka jest cena pańskiego poparcia w referendum? Czy taka jest cena wdzięczności, że każdy z obdarowanych gości, nie chciałbym nikogo obrazić tutaj, ale rozmawiałem wielokrotnie w międzyczasie z wieloma mieszkańcami Ostródy i to jest żenada. Panie burmistrzu, czy te 45 zł to jest zobowiązanie tych osób, żeby przyprowadziły całe rodziny, żeby pana poparły? Niech pan cieszy okno piękną fontanną czy amfiteatrem w mieście. Nie utrzymacie, panie burmistrzu, bynajmniej pod pańską kuratelą, rządzeniem tych obiektów. Ale to już nie będzie pański problem. Za ten pozorny przepych zapłaci całe społeczeństwo miasta Ostródy. Chciałbym zapytać się pana przede wszystkim, czy tak z ogromnym zaangażowaniem, jak do chybionych inwestycji, zabiera się pan do walki z bezrobociem w tym mieście? Może pan nie zauważył, ale dookoła słyszy się o zwolnieniach. Pan dobrze zarabia i wozi się po mieście samochodem. Już nie wspomnę o tym, że zrobił pan taksówkę ze Straży Miejskiej. Więc chyba rozumiem, że oderwał pan się od rzeczywistości jako osoba, która 9. rok piastuje tak ważne stanowisko. A przede wszystkim uważam, że już dawno pan przestał wsłuchiwać się w potrzeby społeczeństwa. I na sam koniec chciałbym zadać panu też pytanie. Jaką pan ma ofertę dla społeczeństwa, dla dzieci i młodzieży? Czy tylko interesują pana igrzyska? Co wam tu zostanie, jak polikwidujecie szkoły, przedsiębiorstwa, zaraz zaczną zwalniać ludzi? To kolejna antyreklama, panie burmistrzu, za pana zgodą i z pańską koncepcją. Dziękuję.
Dziękuję pan za przewodniczący głos. Na samym początku odczytał fragment ustawy, która zakazuje prowadzenia kampanii referendalnej. Pan poseł do tych wskazań do ustawy się nie zastosował, a ja się zastosuję. Na kwestie poruszone przez pana odpowiem na piśmie. Dziękuję bardzo. Popływał sobie statkiem tym swoim pomnikiem i przemyślał. Wracamy do porządku obrad. Punktem numerem 5 jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Ostródy za 2011 rok. Na wstępie odczytam może przesłaną uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszyscy radni oczywiście otrzymali już 2 tygodnie przed dzisiejszą sesją. Ale tylko sekwencję. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Ostródy sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Ostróda za rok 2011. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Anna Michalak, członkowie Halina Stanny, Krzysztof Mości-Brodzki. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2001 nr 55 pozycja 577 z późniejszymi zmianami opiniuje pozytywnie przedłożone przez burmistrza miasta Ostródy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ostródy za 2011 rok. I tutaj mamy uzasadnienie tej uchwały, którą, jak wspomniałem, otrzymali wszyscy radni. Prosiłbym teraz opinię Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 25 maja 2012 roku pozytywnie opiniuje sprawozdanie burmistrza miasta Ostródy z wykonania budżetu na 2011 rok. Dziękuję. Prosimy teraz opinię i wnioski Komisji Rewizyjnej. Proszę panią przewodniczącą o odczytanie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Rewizyjna rozpoczęła swoją pracę w kwietniu. Zakończyła 8 maja. Wypracowaliśmy opinię i wniosek. O odczytanie opinii poproszę mego zastępcę, pana radnego Wojciecha Gudaczewskiego. Panie pośle, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostródzie o wykonaniu budżetu miasta Ostródy za rok 2011 z dnia 8 maja 2012 roku. Komisja Rewizyjna w składzie: przewodnicząca Jolanta Dakowska, zastępca przewodniczącej Wojciech Gudaczewski, członek Elżbieta Feltynowska, członek Barbara Jankowska, członek Grzegorz Kierozalski. Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostródy za 2011 rok z części opisowej i tabelarycznej na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia i na posiedzeniu w dniu 8 maja 2012 roku i stwierdza, co następuje. Budżet miasta Ostródy na 2011 rok został uchwalony w następujących wielkościach. Dochody ogółem, w tym
110 108 967 zł, dochody bieżące 71 728 279 zł, dochody majątkowe 38 380 688 zł. Wydatki ogółem 126 803 031 zł, wydatki bieżące 71 528 279 zł, wydatki majątkowe 55 274 752 zł. Deficyt 16 694 064 zł. Na przestrzeni roku plan uległ zmianom i stanowił dochody ogółem 115 958 456 zł, dochody bieżące 78 217 846 zł, dochody majątkowe 37 738 610 zł. Wydatki ogółem 132 652 520 zł, wydatki bieżące 78 187 699 zł, wydatki majątkowe 54 464 821 zł. Deficyt 16 694 064 zł. Plan przychodów budżetów po zmianach w kwocie 21 240 534 zł to kredyt bankowy w wysokości 21 milionów, umowa z BGK Olsztyn oraz wolne środki 240 534 zł. Plan rozchodów po zmianie spłaty kredytów z lat ubiegłych to 4 546 470 zł. Budżet miasta Ostrody w roku 2011 zamknął się deficytem w wysokości 16 4 726 zł, co stanowi 95,87% planowanego. Spłaty kredytów wyniosły 4 546 470 zł, to jest 100% planu. Wykorzystany kredyt w 2011 wyniósł 20 250 000. To jest 96,43% planowanego. Zadłużenie miasta z tytułu kredytów na 31 grudnia 2011 roku wynosiło 49 234 474, co stanowi 43,9% realizacji dochodów ogółem. Wymagane zobowiązania na 31 grudnia 2011 roku to 56 348 zł. Plan dochodów ogółem wzrósł o 5,31%, to jest o kwotę 5 849 489 zł, w tym dochody własne bez udziału z podatków stanowiących dochód budżet państwa wzrost o 602 680 zł, część oświatowa subwencji ogólnej wzrost o 264 671 zł, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wzrost o 561 595 zł. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wzrost o 125 168 zł. Dotacje celowe na zadania własne wzrost o 1 943 094 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostką samorządu terytorialnego wzrost o 437 714 zł. Środki unijne na inwestycje wzrost o 569 422 zł. Środki unijne zadania bieżące wzrost o 1 270 831 zł. Środki krajowe w ramach programów z udziałem środków europejskich wzrost o 74 314 zł. Plan dochodów własnych bez udziału w kwocie 19 695 700 zł realizowano w 101,88%, to jest w kwocie 20 066 626 zł. Pomimo wykonania planu rocznego dochodów własnych, niektóre ich źródła nie zostały wykonane w 100%. Do tych dochodów należą podatek od czynności
cywilnoprawnych 88,94%, wpływy z opłaty targowej 97,23%, opłaty miejscowej 95,37%, opłaty skarbowej 89,60%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok 2011 to 1 537 232 zł, w tym podatek rolny 1498 zł, podatek od nieruchomości 1 258 493 zł, podatek od środków transportowych 277 241 zł, ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2003 roku to 176 992 zł. Umorzenia zaległości podatkowych w 2011 wyniosły 104 937 zł, w tym podatek od nieruchomości 51 780 zł, podatek od środków transportowych 53 157 zł. Wyżej wymieniona kwota umorzeń w porównaniu do roku 2010 stanowi 43,94%. Odroczenia terminu płatności wyniosły 116 902 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości. Stan zaległości na 31 grudnia 2011 to 3 739 322 zł. W porównaniu do 2010 jest to wzrost o 32,71%, to jest o 921 734 zł. Zaległości dotyczą dochodów z majątku gminy 1 180 682 zł, wzrost o 57,94%. Wpływy z karty podatkowej 224 453 zł, wzrost o 2,97%. Podatek od nieruchomości 2 246 356 zł, wzrost o 26,98%. Podatek rolny i leśny 921 zł, to jest wzrost o 17,77%. Podatek od środków transportowych 78 981 zł, wzrost o 11,90%. Podatek od spadków i darowizn 6 634 zł i tu jest mniej o 37,28%. Podatek od czynności cywilnoprawnych 1295 zł, wzrost o 23,57%. Stan nadpłat w porównaniu do 2010 roku wzrósł o 94,31%, co stanowi 155 405 zł. Plan z udziałów z PIT zgodny z kalkulacją ministra finansów w kwocie 16 548 364 zł został wykonany w 101,70% w wysokości 16 830 482 zł. Plan udziałów z CIT w kwocie 1 851 636 zł wykonano w 9,72%, to jest w wysokości 179 971 zł. W porównaniu do roku 2010 realizacja za 2011 stanowi 8,30%. Zmiany planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wzrost o 561 595 zł dotyczyły kosztów wydanych decyzji, ochrona zdrowia wzrost o 147 zł, ośrodków wsparcia wzrost o 13 440 zł, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia wzrost o 376 889 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne wzrost o 20 567 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych zmniejszenie o 13 105 zł. Ponadto w trakcie roku 2011 otrzymano dotacje na spis powszechny 53 159 zł, wybory do Sejmu i Senatu RP 47 217 zł, realizację programu na rzecz społeczności romskiej 30 tysięcy, zwrot akcyzy 281 zł oraz na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 33 tysiące.
Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową to cmentarze wojenne 15 tysięcy złotych, usuwanie wyrobów zawierających azbest 21 648 zł oraz projekt w dzień i w nocy bez przemocy 88 520 zł. Plan dotacji celowych na zadania własne wzrósł o 94,45%, to jest o 1 943 094 zł. Zmiany w planie dotyczyły zadań zasiłków i pomocy w naturze, wzrost o 602 623 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne mniej o 23 579 zł, ośrodka pomocy społecznej wzrost o 85 076 zł, zasiłków stałych i wzrost o 381 717 zł, dożywiania dzieci wzrost o 429 1287 zł. Plan po zmianach wyżej wymienionych środków to 36 078 452 zł. Realizacja na 31 grudnia 2011 roku to 34 591 306 zł. To wynosi 95,88%. Plan środków unijnych na zadania bieżące wzrósł o 129,20%, to jest o kwotę 1 270 831 zł. Realizacja na 31 grudnia 2011 789 735 zł. Ponadto plan dochodów przewiduje dotacje celowe na zadania bieżące realizowane z udziałem środków unijnych. Na zadania te otrzymano środki w 87,69%, to jest w kwocie 65 164 zł. Plan wydatków ogółem wzrósł o 4,61%, o kwotę 5 849 489 zł i stanowił po zmianach 132 652 520 zł. Realizacja 128 155 074 zł, to jest 96,61% planu. Zmiany planów wydatków dotyczyły wydatków bieżących wzrost o 6 659 420 zł i po zmianie to 78 187 699 zł. Realizacja 75 870 899 zł, to jest 97,04%. Wydatków majątkowych zmniejszonych o 809 931 zł i po zmianie to 54 464 821 zł. Realizacja 52 284 175 zł, to jest 96% planu. Komisja rewizyjna szczególną uwagę zwróciła na autoocenę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na efektywność zarządzania mieniem komunalnym w 2011 roku. Komisja rewizyjna dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrudy za 2011, przedstawionego przez pana Olgierda Dąbrowskiego, burmistrza miasta Ostrudy, z dnia 26 marca 2012 roku. Na posiedzeniu komisji z udziałem pana Olgierda Dąbrowskiego, burmistrza miasta Ostrudy, pani Wandy Zakrzewskiej, zastępcy skarbnika miasta Ostrudy oraz pani Małgorzaty Trzcińskiej, naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostrudzie, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdań budżetowych RB27S z wykonania dochodów, RB28S z wykonania wydatków, RBN o stanie należności, RBZ o stanie zobowiązań jako źródło informacji oceny wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, analizy przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej Ostruda. I zapoznała się także z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Ostrudy sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2011 rok. Komisja rewizyjna stwierdza, że plan dochodów i wydatków budżetowych wynikający z uchwał Rady Miejskiej w Ostrudzie, zarządzeń burmistrza miasta Ostrudy jest zgodny z planem wykazanym w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych. Komisja rewizyjna opiniuje pozytywnie budżet miasta Ostrudy za 2011 rok.
Za przyjęcie opinii głosowały 3 osoby. Jolanta Dakowska, Elżbieta Feltynowska, Wojciech Gudaczewski. 2 osoby odmówiły udziału w głosowaniu. Barbara Jankowska, Grzegorz Kierozalski. I tu podpisy Komisji Rewizyjnej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Do Rady Miejskiej w Ostródzie wniosek na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2001 roku, nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ostródzie w składzie Jolanta Dakowska, Wojciech Gudaczewski, Elżbieta Feltynowska, Barbara Jankowska, Grzegorz Kierzalski. Po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania burmistrza miasta Ostródy z wykonania budżetu miasta Ostródy za rok 2011, sprawozdaniu finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, informacji o stanie mienia gminy miejskiej Ostróda, wnioskuję do Rady Miejskiej w Ostródzie o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Ostródy. Uzasadnienie. Komisja rewizyjna na posiedzeniach dnia 30 kwietnia i 8 maja dokonała oceny o przedłożonym przez burmistrza miasta Ostródy sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Ostródy za rok 2011 i sporządziła pisemną opinię, która stanowi załącznik do niniejszego wniosku, a którą przed chwilą Państwo wysłuchaliście. W następstwie wydania pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie wniosek, który został przyjęty niejednogłośnie przez 3 osoby we skład komisji, 2 osoby ze składu komisji odmówiły udziału w głosowaniu i podpisania wniosku. W wyniku powyższego komisja rewizyjna postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Ostródzie o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Ostródy z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Dakowska, zastępca przewodniczącej komisji radny Wojciech Gudaczewski, członek Komisji Rewizyjnej Elżbieta Feltynowska. Bez podpisu, bez udziału w głosowaniu członek Komisji Rewizyjnej Barbara Jankowska, członek Komisji Rewizyjnej radny Grzegorz Kierzalski. Dziękuję. Dziękuję pani przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Z kolei ja jeszcze odczytam uchwałę. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Ostródy z tytułu wykonania budżetu. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 maja 2012. W sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Ostródy absolutorium za 2011 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Anna Michalak, członkowie Halina Stanny, Krzysztof Mościbrocki. Działający na podstawie artykułu 19 ustęp 2 w związku z artykułem 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2001, numer 55, pozycja 577 z późniejszymi zmianami, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Ostródy absolutorium za 2011 rok. Krótkie uzasadnienie. W dniu 11 maja 2012 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Ostródy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Skład orzekający, dokonując analizy przedmiotowego wniosku, ustalił, co następuje. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ostródzie rozpatrzyła między innymi sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ostródy za 2011 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o tym sprawozdaniu. Sprawozdanie finansowe miasta Ostródy za 2011 rok. Informacje o stanie mienia
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ostródzie, działając na podstawie artykułu 18a ustawy 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, tekst jednoliki, dziennik ustaw z 2001, numer 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta Ostródy za 2011 rok i wystąpiła do Rady Miejskiej w Ostródzie z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Ostródy. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostródzie został sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu przez burmistrza Ostródy. Wobec powyższego skład orzekający postanowił, jak w sentencji, i tu podpis członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, pani Anny Michalak. Otwieram dyskusję. Proszę, radny Stasiulewicz. Ja zgłaszam formalny wniosek o ograniczenie dyskusji do opinii przewodniczących klubów. Powiem dlaczego. Motywacji dostarczył pan poseł Pękalski. Mimo odczytania stosownego tekstu, stosownej ustawy, atakiem na pana burmistrza, jak pan to określił, jego świtę, wpisał się pan w kampanię referendalną. Ja nie chcę, żeby Rada Miasta stała się areną walki referendalnej. Mam nadzieję, że pan przewodniczący do tego nie dopuści. I w związku z tym stąd ten wniosek formalny. Nie chcę, żeby tu się zrobiły za chwilę jatki, kto kogo pokona. Chodzi o meritum sprawy, ale mianowicie o absolutorium dla pana burmistrza. Dziękuję. Proszę, panie radny Babat, głos. Chciałem wyrazić zdanie przeciwne. Ja myślę, że tak. Tak jak uchwalenie budżetu, tak i jego rozliczenie jest jedną z najważniejszych uchwał Rady Miasta. Ja rozumiem argumentację kolegi, że rzeczywiście sytuacja, którą napotykamy, to znaczy referendum, może spowodować, że wypowiedzi będą bardziej liczne niż zwyczajowo. Niemniej jednak debatowanie nad sprawą tak poważną jak rozliczenie budżetu, czy rozliczenie skwitowania burmistrza, zamykanie tej dyskusji w mojej ocenie no jest co najmniej niestosowne. Ono się absolutnie kłóci z duchem demokracji. Ja myślę, że tak, wszystko od nas zależy, w jakiej formie przekażemy te pytania, te informacje i te stwierdzenia. To zależy od naszej formy, od naszej klasy. Czy to będzie zła atmosfera, czy dobra. No od nas to zależy, a nie od tego, czy zamkniemy tą dyskusję do przewodniczących klubu. Bo jeżeli tak, to ja bym sformułował wniosek dalej idący. To po prostu nie róbmy już dyskusji w ogóle. Bo ta sytuacja jest jakby rozstrzygnięta. Wiadomo, ile głosów pan burmistrz dostanie w absolutorium. I jaki klub co powie. Także jakby nie marnujmy czasu, w ogóle nie dyskutujmy na ten temat, albo zacznijmy poważnie rozmawiać. Radny Stasiulewicz, proszę. To ja odwrócę. Przypomnę panu radnemu, że są komisje Rady Miasta. Ja jestem przewodniczącym Komisji Budżetowej i komisja podjęła stosowną uchwałę. Dyskutowaliśmy na komisji i ja być może przychylam się, jeżeli to jest wniosek formalny dalej idący, żeby nie dyskutować, to jest to rozsądne, bo w zasadzie na Rady Miasta powinno się przyjść z wnioskami gotowymi. Tak się do tej pory zrobiło, że na komisjach nic się nie robiło, a dyskusja była na Radzie Miasta. A w moim przekonaniu, tak jak w Sejmie, powinno być w ten sposób, że idzie ustawa, projekt ustawy do komisji, komisje dokładnie ją przerabiają i w zasadzie mają wnioski. Tak samo u nas. Moja komisja budżetowa podjęła. Też fakt, jedna osoba z tej grupy, która bierze udział w referendum, nie zabrała głosu. Nie wiem, nie chce pracować, to jej sprawa. Pan jako członek komisji jeszcze jedna rewizyjnej też nie zabrał. Ja nie wiem, przecież nikt nie zmusza nikogo do bycia w komisji rewizyjnej. I teraz ja uważam, dlaczego mamy teraz pyskować w stosunku do siebie. Rzeczywiście, wszystko jest podjęte, bo powinno być już wydyskutowane. I taki jest mój wniosek, stąd to wypływa. Dziękuję bardzo. Pan radny Najmowicz. Szanowni Państwo,
Otóż ustawodawca dał dwa przypadki, w których wręcz nam nakazuje, abyśmy prowadzili ożywioną dyskusję podczas uchwalania budżetu i sprawozdania. Wręcz nazwał to, że nie może być niemej sesji absolutoryjnej. Każdy ma prawo się wypowiedzieć podczas obrad tej sesji, panie radny. Tak ustawodawca nam to nakłada. I niestety ten pański wniosek jest troszeczkę za bardzo daleko idący. Dobrze, ja chciałbym powiedzieć tak, że jest wniosek formalny, jest jeden wniosek przeciwny i w zasadzie dyskusja jest bezprzedmiotowa, taka jest sprawa i wszystko. Zwracam się z zapytaniem do pana radcy. Był głos, wniosek formalny pana radnego Stasiu Lewicy. Znaczy każdy wniosek należy przygotować, przegłosować, jak jest formalny. Tylko faktycznie no, dyskusja nad absolutorium musi być. Pewne ograniczenia można wprowadzić, na przykład limit czasowy, czy ewentualnie określić wypowiedzi, do wypowiedzi przedstawicieli klubu. Jest to możliwe, ale nie można w ogóle podjąć, znaczy ograniczyć w ogóle, żeby nie było dyskusji. Taki wniosek, który padł, żeby w ogóle nie było dyskusji. Ja muszę wyjaśnić, że ja ironizowałem oczywiście, nie składam takiego wniosku, tak, bo to jest zaprzeczenie wszelkiej logiki. Co do tej dyskusji, no, to jest proste. No, prawdziwa cnota krytyk się nie boi. No, widocznie możemy oczywiście nie rozmawiać na temat budżetu, ale to jest istota samorządu. To jest plan z naszych działań przełożonych na liczby. No, cóż jest ważniejsze niż budżet i jego rozliczenie? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, tutaj pada zarzut, że od razu ktoś zakłada, że będzie dyskusja, pójdzie w złym kierunku. Również pan przewodniczący ma narzędzia, które pozwalają ograniczyć taki sposób dyskutowania, jeśli będzie niewłaściwy. Również przypominam panu radnemu, że w procedurze uchwalania budżetu, znowu, którą uchwalaliśmy jako Rada, jest napisane, że dyskusja na temat przedstawionego sprawozdania. Po prostu nie możemy od tak sobie zamykać. Dziękuję panu mecenasowi, że poparł też ten wniosek, że jednak trzeba pozwolić dyskutować. Postawię w związku z tym jeszcze jeden wniosek formalny. Opinie przewodniczących klubu i po minucie dla każdego z radnych w ramach dyskusji. Dziękuję bardzo. To jest mój wniosek formalny. Jest wniosek formalny. Więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za wnioskiem radnego Stasiu Lewicza? Proszę bardzo. Jedenaście głosów za. Kto jest przeciwny? Pięć. Kto się wstrzymał? Głosami 11 za, 5 przeciwnym, 2 wstrzymującymi się. Wniosek pana radnego Stasiu Lewicza został przyjęty. Więc proszę teraz o krótkie wypowiedzi przewodniczących klubów. Radny Kowalski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowna Rado. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej Rady przy Radzie Miejskiej w Ostródzie jeszcze raz dogłębnie przeanalizował budżet za rok 2011 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011. Klub Radnych również zapoznał się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i opinią Komisji Rewizyjnej. I po głębokiej analizie
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował za udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta Ostródy z tytułu wykonania budżetu na rok 2011. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, kolejny klub. Klub Radnych Niezależnych po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i po przeanalizowaniu budżetu zadecydował, że będzie za udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta Ostródy. Dziękuję bardzo. Klub Prawicy, proszę. Ponieważ Klub Prawicy nie wypracował jednolitego stanowiska, więc każdy z członków klubu ma prawo głosowania zgodnie z własnym uznaniem. Czy jak ktoś nie wykorzysta swojej minuty, to możemy poprosić go z pana Ota? Nie. Mówię tu o panu Janku, tak dość lapidarnie, także ze 45 sekund zostało. Oj, bez małych złośliwości. Proszę, proszę bardzo, radna Jankowska. Klub Porozumienie Społeczne Jana Nosewicza po bardzo wnikliwej analizie, tym bardziej, że w naszym klubie jest dwóch doskonałych ekonomistów, nie udzieli absolutorium, ponieważ część opisowa jest niezgodna z częścią tabelaryczną z drukami RB 28S, które są niepoświadczone za zgodność z oryginałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o krótkie wypowiedzi. Szanowni Państwo, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Mam dużo wątpliwości do sprawozdania z tego względu, że zrobiłem analizę wieloletnią, również szczegółową analizę budżetu za 2011 rok. No i taką rzeczą, która najbardziej mnie tutaj zaniepokoiła, to jest to, że Pan ciągle opowiadał o jakichś tam ożywieniu naszej gospodarki związanej z planowanymi inwestycjami, z wykonanymi inwestycjami. Natomiast z dochodów z CIT-u wychodzi, że wykonaliśmy to tylko w 8%. W poprzednich latach wahało się to od 2 milionów do 1,5 miliona, natomiast w roku ostatnim spadło to do 179 tysięcy tylko. I CIT to świadczy o tym, że jest to podatek od firm, które od ich dochodów, które nie wykazują zysku, w związku z tym nie płacą tego podatku. I teraz te planowanie wszelkiej infrastruktury jest dobre, ale infrastruktury, która nie wpływa na zwiększenie dochodów, po prostu nie jest właściwym kierunkiem. Powinno dążyć się do tego, aby planować, tak zrównoważyć inwestycje, aby zarówno była infrastruktura, która jest niezbędna do normalnego funkcjonowania miasta, jak również powinny być inne formy przychodu. I właśnie między innymi takim podmiotem, który ma wpływ na zwiększenie tych dochodów w tej pozycji, to są mali i średni przedsiębiorcy. Natomiast no, duzi okazuje się, że z tego co wynika z analizy, że musieliśmy zwracać do innych urzędów skarbowych, ponieważ jakieś firmy się wyprowadziły do Gdańska i Warszawy. Aczkolwiek znowu w opisówce jest nieścisłość, ponieważ zwrócono 600 tysięcy, no a zostało jeszcze milion, ponad milion. No i okazuje się, że w rozliczeniu jest, że 0, 179 milionów. Także nie wspomnę już o wielu innych założeniach, chociażby z ulicą Reja, gdzie która była planowana, została w trakcie zdjęta. Także wiele rzeczy założonych nie zostało wykonanych. Co prawda decyzje Rady były, ale po prostu pierwotna uchwała była całkiem inna. I będę głosował przeciw przyjęciu absolutorium. Dziękuję bardzo. Proszę, albo bardzo krótkie wypowiedzi. W uzupełnieniu chciałam powiedzieć, że na stronie 4 rzeczywiście są przekłamania z CIT-em. W kwocie 1,851 mln się podaje pozycję. Ściągalność 972, czyli 179 tysięcy. Brakuje kwoty 1,071 mln rozliczonych z deklaracji CIT od firm. Albo jest to omyłka kreślarska, ale warto było to wyjaśnić, skoro Państwo takżeście szczegółowo to analizowali, bądź też w kucpiarski i impertynencki sposób do tego podeszliście dzisiejszego zadania. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do... Jeszcze jest taki ciekawy bardzo punkt, panie przewodniczący. Jest to sprawozdanie burmistrza. I ja bym koniecznie, nawet chciałbym, życzyłbym sobie, mam takie pragnienie wewnętrzne, żeby pan burmistrz się wypowiedział, no bo przecież to jest sprawozdanie burmistrza miasta, a tutaj pan burmistrz dziś jest wyjątkowo niemy. Także bardzo proszę. Bardzo proszę pana burmistrza. Proszę państwa, dla mnie najważniejsza jest opinia Komisji Rewizyjnej i stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej. To się tak mądrze mówi, nullum argumentum contra factum, żaden argument przeciw faktom. To są w Regionalnej Izbie Obrachunkowej są specjaliści, oni to przeanalizowali. Państwo na komisjach na ten temat dyskutowali mnóstwo czasu, spędziliście nad tym, a więc ja uważam, że państwo mają wystarczającą wiedzę albo mieli okazję na ten temat rozmawiać, zarówno z panią skarbnik, która jest dzisiaj nieobecna, panią skarbnik Grażyną Gergola, czy też z panią Wandą Zakrzewską, jej zastępczynią. Mieliście państwo mnóstwo możliwości, jako burmistrz stwarzają państwo możliwości, żeby wszystko, co było niejasne dla państwa, stało się jasne i oczywiste. Więc w związku z tym nie zamierzam brać już udziału w dyskusji. Ta sprawa została po dziesięciokroć przetrawiona. Opinia jest znana. RIO stwierdziło, że wykonałem budżet i na tym zakończę. Dziękuję bardzo. Ale bardzo krótko proszę. Ja może tylko chciałbym wyjaśnić państwu, bo tym, którzy nie pamiętają, że Regionalna Izba Obrachunkowa analizuje dokumenty tylko pod względem księgowym, tak? I gdybyśmy my uchwalili taki oto budżet, że na przykład dwie łodzie podwodne na jezioro wykupilibyśmy, prawda? Jeżeli one by się gdzieś tam mieściły jako działania promocyjne czy też turystyczne, to moglibyśmy to zaplanować. To jest działanie absurdalne, ale jeżeli byśmy uzyskali kredyt i zbilansowali budżet, to jest Regionalna Izba Obrachunkowa oceniłaby to jako działanie właściwe. Czyli nie ocenia sensu budżetu i jego treści, ocenia sprawozdanie pod kątem tylko rachunkowym. Czyli nie ocenia, czy jest mądry, czy głupi, tylko czy się po prostu bilansuje. Jeszcze ostatni głos. Ja chciałbym przypomnieć panu radnemu, że to radni uchwalają budżet, który realizuje pan burmistrz i który potem tą realizację ocenia Regionalna Izba Obrachunkowa. I wszystko na ten temat. Dziękuję bardzo. Pan Nybera. Proszę państwa, ja uważam, że głosujemy stricte nad słupkami. A jeżeli chodzi o kierunki rozwoju miasta, to ja myślę, że nie złamię tej ustawy, którą pan przewodniczący przed chwilą przytoczył, że tu społeczeństwo wypowie się, czy kierunki są właściwe, czy nie, więc jest okazja. No. I wtedy będziemy wiedzieć, czy kierunki są słuszne, czy nie. A w tej chwili głosujemy stricte nad wykonaniem tego, cośmy uchwalili, zmieniali w ciągu roku. Dziękuję bardzo.